Witam serdecznie wszystkich widzów. Niespodziewana dla mnie informacja, nic o tym nie wiedziałem, ale no szybciutki zrobimy filmik, analizę na gorąco wyroku, który zapadł na Ludwinia i tego, co on tutaj mówi. Za przybycie, za energię, którą mi daliście. Dziękuję za to, że są tacy wyjątkowi ludzie jak wy, którzy dają wiarę w to, że nasza walka. Spasiba, towarzysze. Sprawy polskie ma sens. Dziękuję, tacie Sylwii. Chyba ruskie sprawy. Tato. Ty wiesz za co, nie? Tak. Słuchajcie, zostałem dzisiaj przez sąd skazany za to, że obraziłem posłankę Marcelinę Zawiszę i posła Olszewskiego. Zostałem skazany również za to, że pochwalałem przestępstwo Wojciecha Olszańskiego. Zostałem uniewinniony od pozostałych zarzutów, co daje pewną nadzieję, bo wydaje mi się, popieram ten pogląd, że i tamte zarzuty również były niezasadne. Oczywiście argumentacja sądu będzie też dostępna, bo ona będzie w formie zapisu wideo. No i teraz tak, czy pochwalałem przestępstwo Wojciecha Olszańskiego? To jest moja opinia, nie sądu, ale nie pochwalałem. Nie pochwalałem i uważam za w tej sentencji wyroku, ten wyrok za niesprawiedliwy. I nawet nie cieszę się z tego, że mógłbym powiedzieć, no to nasze działania były skuteczne, bo wpływaliśmy i te organy państwa w związku z tym podjęły taką, a nie inną decyzję. Cieszyłbym się z tego, że organy państwa tworzące prawo podejmują decyzje dlatego, że są mądre, rozważne i działają w imię dobra społeczeństwa, obywateli polskich. Dobra i społeczeństwa obywateli polskich. Ech, no całe szczęście, że skazany chłop został. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jakie tam były te inne zarzuty, ale no jest to jakiś dobry znak, że został skazany. A nie dlatego, tylko że czegoś się boją. I ten krzyż u niego na szyi to tak mnie razi, że hej, to nie samo to, że on ma, tylko że po prostu się lansuje z tym krzyżem. No to jest, no szkoda gadać tam przed kamerami takie lanserstwo. No to jest, jak ktoś wam po prostu będzie jakimś krzyżem świecił przed oczami, czy jak Wezyrchojewski Biblią machał, czy tego typu rzeczy robił, to wiedzcie, że na 90% jakiegoś potem fiknie koziołka, bryknie coś, albo woltę jakąś zrobi, więc to jest wiadomy znak. Ponadto, jeżeli polskie organy państwa boją się Olszańskiego, który mówi, że swoimi czynami. No, bardzo się go boję. To jest. Jeszcze się wziął jaszczur, zaszantażował sąd, że on będzie moją walkę pisał, jak skazany zostanie. No to jest niewiarygodne. No to zostanie na bank skazany. Znaczy, no, został. Wpisują się na listy śmierci. Ale te listy śmierci, to nie jest tak, że ktoś będzie ich mordował bezprawnie, tylko to jest śmierć polityczna. I to dopiero wtedy, kiedy będziemy mogli wygrać wybory, zmienimy prawo. I to nie jest tak, że ktoś wykona wyrok śmierci, bo taki ma widzimisię, tylko ten wyrok ustanowiony w procesie karnym, w procesie sądowym. To jestem przerażony i boję się o stan praworządności w Polsce i w ogóle stan państwa.
widząc, jaka to jest hołota i tłuszcza na sali rozpraw, no to cóż, no, mam wrażenie, że jednak doszłoby do linczu rozmaitych osób. Kto wie, czy mną by się nie zajęli moim kanalikiem na YouTube, ponieważ no, krytykiem jestem i tyle. No, krytykuję ich pogląd na świat, ich pogląd na przyjaźń z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Państwa polskiego, jeżeli ci ludzie boją się zapowiedzi prawnego działania, bo to może znaczyć tylko tyle, że oni wiedzą, że łamią prawo. Były listy śmierci, a nie robione. Wszyscy mówili, że będą po prostu listy śmierci, a nie to, co on teraz mówi. Szkoda gadania. Jeżeli boją się zapowiedzi ewentualnego ukarania w wyniku prawnego działania, to znaczy, że mają świadomość, że łamią prawo. Pokaż mi, Ludwiniu, jednego polityka, który zostałby rozliczony w Polsce. Jednego może się jakiegoś znajdzie na jakimś lokalnym poziomie. Znaczy, wymień mi pięciu takich ogólnoznanych w Polsce polityków, którzy... To wtedy porozmawiamy o rozliczeniach polityków jakichkolwiek. I patrząc na to w ten sposób, cieszę się, że obnażyłem słabość państwa polskiego i mam nadzieję, że odpowiednie instytucje wyciągną z tego wnioski i stworzą warunki do tego, żeby... No fakt, no obnażyłeś słabość państwa polskiego, tu się z tobą zgodzę. I to dlatego, że nie powinieneś sobie nagrywać filmików przed budynkiem sądu, tylko powinieneś po prostu zostać odwieziony do kryminału i tak to powinno wyglądać. A nie, no to jest właśnie kpina z państwa polskiego. No to sobie tu sędzia, jak widać, sam zadrwił z państwa polskiego. Posłowie funkcjonujący w Polsce z jednej strony podejmowali decyzje zgodne z prawem, decyzje, które są w interesie narodu polskiego, nas Polaków, a z drugiej strony nie będą się bały tego, że zostaną w przyszłości ukarane w oficjalnym procesie karnym. Czyli będą miały świadomość tego, że nie mogą łamać prawa tak, jak robiły to w tej chwili. Dlatego, że dla mnie, wywodzę z tego wprost, oznacza to, że oni mają świadomość tego, że naruszają prawo. Naruszony został artykuł 54 Konstytucji, czyli swobody wypowiedzi. Tym bardziej, że podkreślam, ta wypowiedź nie oceniała pracy w moim przekonaniu, w moim wydaniu posłów, tylko niezgodę na aresztowanie Wojciecha Olszańskiego. Więc jeżeli tak wyrażona niezgoda ma być oceniana karnie, to wygląda na to, że za chwilę nawet adwokaci nie będą mogli wyrażać takiej niezgody, bo być może też będzie to traktowane jako cytat w celu wpływania na organy państwa, a nie tylko wyrażenia opinii. Chciałem powiedzieć wszystkim rodakom w Polsce, kamratom. No właśnie, ktoś, może oddamy rodakom, kamratom głos. Powiedzcie mi, dlaczego ten Syryjczyk, jak on tak bardzo wspiera poczynania Asada, dlaczego on się nie przeprowadzi do Syrii? Bo już nie w całej Syrii jest wojna. Tutaj stosując waszą pokrętną logikę. Nie wiem, może się znajdzie jakiś kamrat, który przyjdzie i wytłumaczy mi to w komentarzu, bo to... No ręce opadają, no mają pretensje do Ukraińców. Twierdzą, że tam się nic nie dzieje. Ja twierdzę, że się w Syrii nic nie dzieje.
w cudzysłowie oczywiście. I no, co on robi w Polsce? Bon do Syrii. Tak tym, którzy się zgadzają, jak i nie zgadzają się z moimi wypowiedziami, z wypowiedziami Wojciecha Olszewskiego, z wypowiedziami kamratów, że nadal będę stał na stanowisku, które wyraził swego czasu Voltaire, że to nie ma znaczenia, czy zgadzam się. Ech, no to jest... Szkoda gadać, oczywiście jest to pewna parodia, to co ja przed chwilą powiedziałem, bo to no... Nie, no szkoda, szkoda te zgadania, no. Kamraci logika to jest... To jest tak jak Radosław Patlewicz i prawdomówność. Ale to pomińmy ten fakt. Jedziemy dalej. Się swoją wypowiedzią, czy nie, będę czynił nadal wszystko, aby każdy mógł to swoje zdanie publicznie wyrazić. Bo żyjemy w takich czasach, kiedy te zdanie już nie wypowiada się na ogół prywatnie, a prawie wszędzie są to wypowiedzi publiczne. Ani kroku wstecz, nie pękać, robimy swoje, to znaczy walczymy o prawa nas, Polaków. Walczymy o to, żeby prawo było równe, żeby nie było przywilejów. Bo najbardziej dotykającym każdego, najbardziej uderzające w ten czuły punkt, którym jest między innymi sprawiedliwość i godność ludzi, jest właśnie dawanie komuś przywilejów. Nie może być tak, że posłowie, którzy powinni być wzorem dla innych, do naśladowania, bo zostali wybrani, dostali ten mandat na reprezentowanie społeczeństwa, żądali od wszystkich, aby stosowali jakiś przymus, ale ten przymus, żeby nie dotyczył tych posłów. No jeżeli oni są przedstawicielami społeczeństwa, jeżeli reprezentują naród, społeczeństwo, to powinni dokładnie tak jak samo, jak to społeczeństwo i naród, podlegać pod te przepisy i nie być pod nich wyłączani. Dlatego wierzę w to, że przed nami jeszcze jest walka, która przyniesie efekty, bo my Polacy o swoje prawa... A ja wierzę w to, że prokurator złoży skuteczną apelację, że zostaniesz pociągnięty również z tych pozostałych zarzutów, w których zostałeś uniewinniony, do odpowiedzialności i że po prostu pójdziesz siedzieć. I zakończymy tą chucpę z uniwersum kamrackim i tyle. Nigdy nie błagaliśmy, nie padaliśmy na kolana, tylko walczyliśmy. Całe nasze ruszenie polskie, całe nasze narodowe powstania wynikały z walki o prawa, o wolność, o godność, o suwerenność. I o to nadal będę zabiegał, nawet będąc skazany. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy, Macieju. Ja pierdzielę. No nic, dobra. Trzymajcie się. Trochę to śmieszne, trochę żałosne. Do zobaczenia. Cześć.